Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale It My Does, gdzie dziś mam przyjemność kontynuowania i wrzucenia dla was odcinka numer 2 z gry, która miała swoją premierę dzisiaj, czyli 2 lipca, dobrze mówię, dysku? The First Descendant. No ja jestem przepotężnie zajarany tym tytułem, więc cieszę się, że ekipa It My Dust praktycznie w całości wyraża chęć grania w tą grę, zwłaszcza, że jest free to play. I dziś będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po skończonym samouczku, który był w poprzednim odcinku. Serdecznie was zapraszam, bo tam jest dość mocny fragment fabularny, więc jeśli ktoś nie widział, to be my guest i oczywiście zapraszam standardowo na Instagrama, na Discorda. Na Discordzie może będziecie mogli nas znaleźć, bo też tam będziemy przesiadywać, więc jeśli ktoś chciałby zagrać z nami, to jesteśmy otwarci na propozycje, oczywiście kulturalne propozycje, a nie jakieś tutaj dramaty, więc moi drodzy, ja wciskam po prostu brawurowo rozpocznij grę, bo udało nam się w końcu dotrzeć do etapu, w którym zobaczyłem innych graczy. Więc ja wnoszę po tym, że będę mógł zagrać z Dyskiem w party, tak Dysku? Jak to ile zapłacę? A poczekaj Dysku, bo ciebie nie słychać, ale dałem ciała. Momencik, muszę zmienić tutaj, czekajcie drodzy widzowie. Dobra, już to naprawiamy. It my dust. Dysku, powiedz coś teraz. Nie będę nic mówił. Aha, jesteś już, dobrze, już jesteś. Grzecznie, super. Wyśmienicie. Ja już widzę, że tutaj cyrylicą jest pytanie. Nie, tu z Niki cyrylicą. Mam nadzieję, że tutaj nie ma dość mocnych komunikatorów, bo wiemy po Counter-Strike'u, jak to się kończy. No i cóż, Dysku, bądź moim guide'em, bo tak jak widzowie, tutaj dla nich też jest to nowy tytuł. A ty grałeś w ten Early Access, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc myślę, że masz dużo większe doświadczenie niż ja, więc możesz mnie przeprowadzić jak niemowlę za rączkę. No to bądź moim. Dysku, przewiniesz mnie? No mówiłem ci, zależy od ceny. Wszystko jest zależne od ceny. Dobra, my oczywiście wybraliśmy tą klasę tanka, ale Dysku powiedział, że to da się zmieniać w trakcie rozgrywki, więc jak najbardziej na plus. Tych klas mam nadzieję, że będzie tyle jak w Warframe'ie, bo cały czas porównujemy ten tytuł do Warframe'a i wygląda na to, że zapowiada się nam tutaj taka rozgrywka. No Jezu, jaki ten świat jest tutaj piękny. Dobrze, Dysku, co ja mam zrobić? Porozmawiaj z przewodniczką. Gdzie jest moja przewodniczka? Jest tu jakaś mapa w ogóle? A, jeszcze jest. Nie skończyłeś. Nie skończyłem? Co ty mówisz? Dawaj do przewodniczki. W Albionie napotkasz różnych pomocników. Najedź kursorem na każdą z ikon. Możesz również sprawdzić legendę wciskając F1. Naciskam F1. A, okej, dalej na razie. Kliknij przycisk G, by wyświetlić mapę świata. G. Ty. Sporo tego tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pogubiłem się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z naszym Albionem to jest 9, a tu są jeszcze jakieś wirki i zagłady fioletowe. Na razie zostawimy to. Dobra, wychodzimy. A, miałem zobaczyć, gdzie jest ta przewodniczka. To jest przewodniczka. Wejście do miasta. Instruktor potomków. Pudełko składników. Warsztat. Tutaj mamy sobie mapę. Pierwsze dłonie. Odsunąć mapę. Widzisz, to pewnie to fioletowe. Przewodniczka, dobra. To jest to fioletowe, git. No to biegniemy tam. Nie no, gra się prezentuje fenomenalnie. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że doceniacie to, że męczę się z renderowaniem tych materiałów i wrzucam wam te materiały w 4K. Myślałem o tym, żeby robić dla was live'y, ale na pewno nie mógłbym streamować tego w większej rozdziałce potem niż 2K. A myślę, że dla walorów estetycznych, no zobaczcie jak to wygląda. No coś fenomenalnego. Jaram się przepotężnie. Myślę, że chłopaki z It My Dust zazdroszczą, że my z Dyskiem siedzimy teraz przy tym tytule, a oni siedzą w pracy. Także tak. Przewodniczka. Tajemnicze bóstwo napotkane po kontakcie z żelaznym sercem. Wyłącznie potomkowie mający w sobie archę mogą usłyszeć jej głos i zdobyć jej i zobaczyć jej postać. Jej obecność wykrywa jeszcze mniej osób. Okej, okay, zwiesiłem się przez moment. Nowa nadzieja, jak Gwiezdne Wojny. To those descendants who have connected to me, thank you for answering my call. This is Albion, the last bastion of humanity. Many lives have been laid before the Ironheart. I wish to help humanity. My system can locate the Ironheart. However,
My functions were damaged after I was separated from it. If I can access the data left by my creators, the ancestors, I should be able to find a way to restore my system. I appeal to all descendants who can hear my voice. Please help me to restore my system. Take me to the ancestors' facility. Ja się tam zaśmiałem trochę, drodzy widzowie, bo tam był taki cytat jak z Obcego. Mówiła Ripley, ostatnia pasażerka Nostromo. Ostatnia ocalała Nostromo. Based on this, the guide seems to be more AI than spiritual being. Any descendant who's been contacted by the guide, please report to HQ immediately. Nell, as a non-descendant, how do you feel about this phenomenon? I believe it holds sufficient strategic value to be of interest. No dobra, zostaliśmy wprowadzeni, że tylko my widzimy tego ducha, tego tutaj naszego przewodnika, naszego guide'a. Jako posiadacze niezwykłej mocy, jest ile tu jest tych czopków z tymi rogami. Dobra, Alfa, kto ty jesteś, Alfa? To pewnie nasz dowódca. Służy jako potomek... Co? Potomek? Służył jako potomek? Co to jest potomek? Czyim on jest potomkiem? Kto jest jego? Kim jest tam, no, że tego? 40 lat. Obecnie jest naczelnym dowódcą Albionu i wydaje rozkazy innym potomkom. Czyli my jesteśmy potomkami Zysku? Nie oglądałeś pierwszego filmiku? Oglądałem. A, już wiem! O, dobre to było, Zysku. Dobre, zaimponowałeś mi w tym momencie. Well, first off, well done on the mission. It was a difficult one. Carell showing up in person, even I was concerned. Since your operation, a strange phenomenon has affected descendants. When you said there was hope, were you talking about the guide? To be honest, I suspect that the guide is either a new Vulgus weapon or a new enemy. It's clever claiming to be able to find the Ironheart for us. Who wouldn't want to believe that, if they're desperate enough? That is how traps are laid. Everything has a price. My staff officers, however, seem to have a different opinion. Enzo and Nell have proposed verifying the guide's credibility by fulfilling her requests. And the truth is, we currently lack any leads on the Ironheart. Enzo and Nell have determined that if the guide can close the gaps in our knowledge, it will be worth it. Luckily, there is an ancestor's facility within the territory we occupy. We plan on making contact with the guide there. Descendant, this is your next mission. I would like you and Bunny to bring the guide to the ancestor's facility in Kingston. Deploying the descendants who have been in closest contact with the Ironheart is our best bet. Bunny, I know you're recovering from your injuries, but I'm sure you understand the importance of this. I'll order the investigative corps to provide support. I hope we see some results, whatever the outcome may be. Bunny, you'll need to equip a new suit before you leave. I've already notified the ordnance department. The new suit? It won't be taken out of my pay, right? Hmm? It will be deducted from your pay, naturally. Damn it. Kazali jej zabulić za własny strój nowy. Dobra, Giedzysku, czy ty masz już do mnie dołączyć, czy jeszcze nie? Ja lecę do Kingston. Muszę wejść tam, tak? No. No dobra, to wchodzimy. Zbadaj teren i miejsca misji w strefie Kingston. Przenieś się na wybrany teren przy użyciu posterunku. Tutaj są jakieś znaczniki 3, raz, dwa, 3. Sprawdź miejsca rozpoczęcia misji, następnie pole bitwy stanie się dostępne. Gdy osiągniesz 100% postępów, umieść kursor nad przyciskiem postępy, aby zobaczyć wymagane misje. Okej. Okay. Wybierz tryb publiczny lub prywatny dla strefy, do której chcesz wejść. W trybie prywatnym zagrasz pojedynkę lub ze swoją grupą, a w trybie publicznym z innymi graczami, no to wybór oczywisty jest natychmiastowo, jaki to będzie tryb. I teraz tak. Biorę to, przytrzymaj, aby skorzystać z szybkiej podróży. To już, tak? A, nie publiczny, ja chcę prywatny. Poziom trudności, zwykły na razie damy, co Dysku? Tutaj mamy postępy, wielki plac. Okej, okay. I czy ja już mogę cię zaprosić, czy muszę tam wejść? Wejdź tam. Dobrze, wchodzę, Dysku.
A ty jesteś online na Steamie? Chyba tak. Zaraz to zweryfikujemy. Co ty na to? To od razu to zweryfikuję. Dobrze, od razu to weryfikuję. Widzowie przez chwilę... A nie, widzicie ekran, dobrze. Bo ja się bawię tu na Steamie teraz. Czat i znajomi. Jest. Mam nadzieję, że nic nie zacina. Nasza postać się teleportuje. Będę to opisywał, co się dzieje. Dysku, jestem online na Steamie. Let's go. Jezu, jakie piękne. Normalnie jesteśmy pod Tatrami. Welcome, descendant. Gdyby nie te rogi. Please, do not be alarmed. My appearance has been configured to facilitate communication. I am linked to the Archae of Descendants. I can appear wherever you may be. But I am incomplete. At present, only you, descendant, can see or hear me. I need you to help me fully restore my system. Only then can I help humanity. Ah, there you are. Halucynacje mam. Ty, ale... Dobra, zaraz ci powiem, dysku. I have orders from HQ to escort you, descendant. This way, please. Chłop chce mnie eskortować. Ty, powiem ci, że ta przewodniczka niczego sobie. Aż jak powiedziała, że jest niekompletna, to się kusiło o tekst typu ja będę twoim dopełnieniem. Co ty na to, dysku? Taki tani podryw. Może być, czy nie? Słabo, słabo. Słabo, słabo? Dlaczego tak mówisz? Słabo, słabo. A, drodzy widzowie, w ogóle stwierdziłem, że w poprzednim materiale odgłosy strzelania były za głośno, więc zmieniłem ustawienia dźwięku, więc teraz dajcie znać, czy jest git. Ja jeszcze oczywiście sam osobiście to zweryfikuję, ale wydaje mi się, że powinno być teraz dużo, 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 dużo lepiej niż na poprzednim odcinku. Więc dysku, jestem na mapie, co teraz? Teraz musisz mnie jakimś cudem zaprosić. Jakimś cudem, dobra. Mapa świata, opuść regulamin, wyjdź z gry. Wyjdź z gry, myślisz, że się nada? No raczej nie. Raczej nie, dobra, no to poczekaj. To w takim razie może zaproszę cię przez Steam. Próbuj. Co ty na to, dysk? Znajdź gry i graj razem. Rozpocznij czat głosowy. No dysku, jest niepokojąca informacja, nie wiem jak to zrobić. Może jeszcze tam samochódkę nie przyszedłeś. Myślisz? Nie wiem dlaczego. No dobra. Czekaj. To, wiem. No, powiedz mi. Jest konsola w mieście od friendu. Tak, konsola w mieście. Tutaj jest jakaś. Uzupełnij zapasy. Co tu jest? Pudełko ze z czym? Pudełko do składowania. A tutaj co jest? Warsztat mam. A tu coś jeszcze jest? Poczekaj, mapę wciśniemy. Centrum łączności, jakieś i tak dalej. Dobra, ty może ja pójdę po prostu za tym typem, co? Idź. Rozmawiaj. Markus, wysoki rangą członek korpusu śledczego, którego zadaniem jest poszukiwanie żelaznego serca. Sytuacja w Kingston, poproszę. We heard you're heading to the Ancestor facility in this area. The facility was once used as a research center by the Magisters, before it was abandoned. I never thought we'd be going back there again. It's been deserted for a long time. Anyway, let me take you to the facility. Sit tight. Security Corps, this is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. We have orders from HQ to open the gate to the Ancestors facility. Ja dopiero wchodzę do tej placówki dysku. Dobrze. O, zakłócenia. Security Corps, do you copy? This is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. What's going on? Security Corps, respond! Security Corps! Damn it! Descendant, it looks like the Volgas have arrived. Comms are already down. Use the emergency communicator to contact HQ while I try to get a handle on the situation. Okej, okay, Volgusi atakują. Rozpocznij miejsce w miejscu oznaczonym. Co? My?
My jak mapa. My jak mapa? Socjalne. Socjalne, to jakieś będzie dofinansowanie? No i tu masz lokalnie, to jest, jaki masz ID tam? Ja? Mówisz Thanatos. Po tym hashtagu? Thanatos, hashtag 7506. A dlaczego ja nie mam tutaj listy znajomych? Co tu się dzieje? Ostatni gracze, brak znajomego do przeglądania. Nie chcesz być moim przeglądaniem? O, yes, super. Zaakceptuj zaproszenie. Zysku, masz zaproszę. Drugi level. Teraz zaproszenie do grupy. Wysłano zaproszenie do gracza. No i widzicie, drodzy widzowie, wspólnymi siłami, dzięki pomocy Dzyska, udało nam się razem znaleźć w tej zacnej ekipie w dzisiejszym odcinku. To jest mój drugi level mastery. Jezu, Dzysku, ja jestem dalej pod wrażeniem, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Jeszcze na tym moim monitorze. Ty masz poziom 9, kasztanie jeden. O, widzę, że już Jamnior odpalił The First Descendant i widzę, że dużo nas będzie do grania. Super. Mam nadzieję, że przebudzenia nasz Discord dostanie dzięki temu. Jestem. Jesteś, gdzie jesteś? A ty grasz tą panią, tak? Popatrz na mój tył. Dlaczego, tak, dlaczego ty masz misia? Poczekaj, patrz co się dzieje. No. Z kolą? Czekaj. On zaraz tutaj coś zrobi. No. No ruszcie. A. U mnie się nie ruszył. Czekaj. Misiek. Jakiś nie ten. Niechętny jest do współpracy. Przed sekundą jeszcze robił fajne rzeczy. Tak? No trudno, bywa. Chodź, Zysku, trzeba robić misję. Ja tutaj muszę wcisnąć to. Róbmy misję, rozpocznij. I co tu jest? Polowe centrum łączności. Dwie minuty lub mniej, dobra. Nie, poczekaj, co muszę wcisnąć? Rozpocznij. A gdzie to jest? Gdzie jest rozpocznij? E po prostu, tak? A jest, dołącz, dobra. Jedziemy. Let's go? Let's play. I co, ty już odblokowałeś jakieś ciekawe rzeczy? O, nie zmieniłem czułości myszki, obiecałem, że zrobię to na następnym tym. Dysku, czy ja coś ten, jak jest... Coś, na co powinienem... Wszystko. Dobrze. Jak byłoby coś, na co powinienem, uważasz, że powinienem zwrócić uwagę, to proszę, żebyś mi dawał info, dobra? No jak będzie na ziemi coś leżało z takim wykrzyknikiem. No. Albo z takim dynktem do góry, to bierze. Okej. Okay. To na te bronie. I co? Ciska. Wyłączam, no. Pyk. Jedziemy dalej. Deploy the assault ship. Do góry. Eliminate the descendant. Wyeliminować Linka. Potomka, co? Linka. Fajnie, podoba mi się. Zapomniałem już o tej lince, no. Będziemy niszczyć. Oj! A, ja widzę, że mam pod Q, mam ten. Pod Q mam tą tarczę. Stestujemy dysku. Misja ukończona, nie zdążyłem. Czekaj następnej świecącej się. Czekaj, bo mam gadkę teraz. A, jest tam. Dobra. Rozpoczynamy. Okej. Tak. Porążymy. Patrz, Zysku, tarczę postawiłem. Świetna. Podoba ci się? No. Ciśnij I, aby otworzyć ekwipunek. Nie teraz! Obany przyszła. Ty, unik zrobił. Ja nie wiedziałem, że oni tak mogą. Tam jesteśmy atakowani. A tam musimy iść. Dobra, zdobyliśmy level. Nie jest źle, nie jest źle. Mi się zaświeciło na ambrę. Poczekaj, gdzieś musimy... No co, to co? A, no, jesteś kasztanem, nie pokazałeś. To przypadek. Łe, ty, wolweriny przyszły. To masz do wolweriny. Nie wiem, nic nie mam. Ale po prostu tak sobie porównałem, bo takie szpony miały. Ty
hit the target do góry. Gdzie? Zielonym. Poczekaj, zysku, bo... A, widzę, tam jest, dobra, git. To jest puszka. To jest puszka? Czy ja mogę sam dokonywać przeładowania? Możesz, R. R jak przeładowanie. Widzisz, Jezu, puszkę tu? Poczekaj chwilę, poczekaj, bo strzelam się z gościem. Oni tak się będą respić bez końca. Gdzie jest puszka? Poczekaj. Stoję koło niej. A to, tak? Zrobię kółko. A, okej. Okay. Coś wypadło. Currency, tak? Waluta. Tak. Dobra, ja idę tam, gdzie muszę iść, czyli tutaj. O, tu jest kolejna skrzynka i tu też. To są wszystko te skrzynki, tak? Mhm. No dobra. Ja nie wezmę? I tutaj masz beczułkę z amunicji. Poczekaj chwilę. Ja muszę się przyzwyczaić, że tutaj skille są tak jak w LoLu, a nie pod jedyneczką. Ja na razie mam dostęp tylko do tarczy, dysku. O! Sprawdź moduł potomka. Wybierz moduły potomka w swoim ekwipunku. Wyposażone moduły mogą zwiększyć statystyki umiejętności i obrony potomka. Okej. Okay. Wybierz moduły na ekranie modułów broni. Moduły mogą poprawić wydajność broni. Sprawdź podpowiedzi dotyczące broni w ekwipunku. Możesz z nim przejść do N. Możesz z nich przejść do N ekranu ustawień modułów. Moduły mogą poprawić wydajność każdego potomka i broni. Czyli inny muszę wcisnąć, tak? Nie. Wciskam N i nic się nie dzieje. Tak? To wciśnij I. I? No jest. O, dobra, jesteśmy. Czyli pod I. Oszukali mnie, dysku. Jak zawsze. Wybierz miejsce na broń i ją wymień. Broń wpływa na obrażenia podczas strzelania. No to jest logiczne. Wybierz miejsce na reaktor i wymień go. Reaktor wpływa na obrażenia umiejętności. Wybierz taki reaktor, który pasuje do talentów swojego potomka. Czyli fajnie, bo będą buildy. Bolidy będą git. Czyli co? Mogę zmienić broń, tak? Tutaj masz. Dzięki modułom możesz zwiększyć skuteczność potomków i broni. Tu masz kartę jak w Warframe. Aha, czyli moduły są takie. No. Okej. Okay. Umieść moduł w miejscu, w którym chcesz go wyekwipować. Prawym. Suma wartości kosztów wyekwipowanych modów nie może przekroczyć maksymalnej pojemności. Gdy potomek albo broń zyska nowy poziom lub gdy aktywujesz aktywatora energii, maksymalna pojemność wzrośnie. Jeśli masz problem z wyborem modułów, skorzystaj z funkcji wyposaż zalecany moduł. No to przeciągamy to. Hop, jesteśmy. Teraz tak zwany wycofen. Zapisz pod S. Zapisano, dostałem achievement, wyposaż moduł po raz pierwszy. Tak to się wkłada, znak zapytania. Dobra, cofnij escape'em i jeszcze tutaj mamy coś. A to też możemy tu przyciągnąć, to zróbmy. To jeszcze nie korzystałem z tych innych broni. Zapiszemy to. I tu coś było, kliknij a propos jeszcze... Broni. Słucham? Kliknij którąś z broni. Z? Kliknąłem. Tak, widzisz? O, panie. I tu masz, po prawej masz takie białe logo, zielone naboje i fioletowy naboj po prawej na tych trzech. No. To są trzy różne typy. I tak samo masz po lewej zdobywak. Z tych trzech różnych typów. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli każda ma swój odpowiednik, tak? Mhm. Czyli na przykład to mogę zamienić. Nie, ta to jest jedna. Tych mam więcej, bo mam pistolety. A trzy takie same mogę, tak? No. Ale a one mogą mieć różne wartości DPS-u? Tak, tak. Widzisz, na dole masz DPS. Ojej, to jest totalny random. Czyli rozumiem, że możesz podnieść taką samą broń, a jedna będzie lepsza od drugiej, tak? Aha. Okej, okay, ale to pewnie jako nagrody są, tak? Poczekaj, co ja miałem jeszcze? Przepustka bojowa? Ty, tu przepustka bojowa jest? Tak. Będziemy dywagować nad tym. Poczekaj, bo jeszcze coś z reaktorem miałem zrobić. No. O, mam inny reaktor. Jak prawym klikniesz, to zamienisz albo przeciągasz. Tak? Dajesz na reaktor. No. Po prawej. Widzisz, że tutaj masz cztery widzę swoje skille, jak ci się to zmienia. Mhm. Czyli tu wszystko poszło do góry z tym. Mhm. No dobra. Tam niżej, tam masz takie. A przepraszam sufy jeszcze raz. Tu na ten i cztery. No to, no. To kliknij któryś. No. Nie ma nic, dobra. Nie mam nic. Wycofen. Wycofen. Dobra, dysku, jedziemy dalej. Jedziemy. A nie zmieniłeś sobie broni innej? Nie, zostawiam nie na razie. Nie najlepszej? Jedziemy z koksem, dawaj. Bo już zaraz musimy kończyć ten odcinek, bo to już 20 minuta ponad. O, mój misio pije kolkę. Jest, roba... O, ty. Czy tu jest zasada, że nie strzelamy do wszystkiego, co się rusza? Możesz strzelać, to wszystko jest ekspert.
We can use the last of the remaining communicators. Dobra, i komunikator. Siema! A, jednak musiałem wejść na górę. Dobra, tu mamy skrzyneczkę. Dzysku mówił rozwalać, to rozwalamy. I tu jest komunikator, tak? Musimy to obrać. Obrona? Tak. Dzysku, strzelamy, masz... Staram się na razie nie strzelać Zysku w te pojemniki, bo obstawiam, że one się później przydadzą, co? Pewnie tak. O, Zysku! Co tam? Przeszedł obok ciebie. O, jestem duży. Jaki duży? Taki czerwony z naszych miałeś. No, widziałem, tam był. Bić go? Łe! Wrócił mnie. To jest taki, łe, plecy, który chce się bombardować na tym. Chce wybuchnąć, taki kamikadze. Lubi się zbombardzić. No. Czy, łe, tu, nie, tu na minimapie są pokazani enemy, bo ja jeszcze nie zwróciłem uwagi. Nie, czy jest to strefa, gdzie oni występują. Dobra, tylko. Tak. Czemu bije jeszcze ten? To idzie. Enemy commander spotted. Komandor. Witam komandora. Strzeliłem beczułkę. O, Zysku, plecy mamy, ale już je robię. Komandor kanapka. Dobra. A, mogę zmienić broń na snajperę. Podoba mi się to. A weźmy grube działo. Ty, strzelba to jest! Ale sztos! Tylko do tego masz mało amunicji. A, tam mało. Nigdy mało amunicji. A, rozumiem, że amunicja jakim jest kolorem oznaczona do podnoszenia? Zielone? Możliwe, że tak. Poczekaj, Zysku. Dobra, drodzy widzowie, ale jako, że to już jest ponad 20, prawie 5 minuta, Zysku, nie iść dalej. Nigdy, ja chcę sobie pozbierać. Nie idziesz? Dobra, to pozbieraj. To my kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że doceniacie, że dostaliście te dwa odcinki w dniu premiery. Postaramy się, żeby odcinki wychodziły codziennie z tej gry, póki jeszcze robimy kwestie fabularne. A jeśli będzie możliwość robienia z tego live'u, bo skończy nam się content fabularny, to oczywiście przejdziemy wtedy do live'ów. A ja, drodzy widzowie, dziękuję wam. Może troszeczkę z wyprzedzeniem, ale wiem, że mnie nie zawiedziecie jak zwykle. Dziękuję za każdy komentarz, łapkę, suba, udostępnienie. Jesteście wielcy. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. I widzimy się w następnym materiale, który już jutro, czyli w środę. Więc trzymajcie się. A, no i Zysku, oczywiście dziękuję tobie. Dziękuję tobie, że jesteś. Doceniam ogromnie. Więc nie, drodzy tak. Widzowie. Zysku, pożegnaj się. Smutek. Smutek, no bywa. Będziemy kontynuować. Trzymajcie się ciepło i jo.